Witam, dziś prezentujemy Wam nietypowe zwierzę, konkretnie krajowy gatunek pluskwiaka wodnego, topielicy Lenatra linearis. Owad ten zamieszkuje różne typy środowisk wodnych. Ma podłużną budowę ciała z charakterystyczną rurką na końcu odwłoka. Przebywając we wodzie wystawia tą rurkę ponad jej powierzchnię, dzięki czemu może oddychać powietrzem atmosferycznym. Posiada także przednie odnóża przekształcone w taki sposób, aby móc chwytać ofiary, w podobny sposób jak czynią to modliszki. Jest jednak różnica w sposobie odżywania się tych owadów. One są pluskwiakami, więc posiadają kulkę, którą wbijają ofiarę, a potem ją wysysają. Modliszki zaś za pomocą swoich żuwaczek rozszarpują swoje zdobycze kawałek po kawałku. Owady te stosują również taktykę łowiecką, podobną do tej, jaką wykorzystują modliszki. Wybierają miejsce, w którym mogą się kamuflować i następnie czekają na przepływającą ofiarę, a gdy ta znajdzie się w zasięgu ich łapek, to momentalnie ją chwytają. My podjęliśmy się hodowli tego owada, aby pokazać Wam, jak niezwykłe jest to zwierzę. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy także filmik z karmienia naszej topielicy za pomocą pensety. Ofiarą, którą my jej podaliśmy, jest zwykła mucha wyhodowana z pinek. W naturze topielica raczej nie ma szans na chwytanie takiej ofiary, bowiem poluje tylko pod wodą, ale w hodowli można podać jej praktycznie wszystkie ofiary, które są dostosowane do niej wielkościowo i które nie spłoszą swoim zachowaniem napastnika. Jeśli chcielibyście zobaczyć na naszych filmikach więcej krajowych gatunków zwierząt, to napiszcie o tym w komentarzu pod filmem albo na naszych fanpage'ach Emanuel WQE oraz Zwierzyniec WQE. A jeśli filmik Wam się podobał, to subskrybujcie i śledźcie nasz kanał. Dziękujemy.